Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się ponownie w grze Elden Ring. I tak, dziś zaczynamy przygodę z kościołu wpływowego papieża. Tak, z tego kościoła sobie jedziemy, głównie w jedno miejsce, które zauważyłem na mapie. O tutaj. Nie wiem, jak się tam do końca dostać, ale jakoś będziemy musieli znaleźć trasę. Głównie dlatego, iż gdyż ponieważ podejrzewam, że tam może być wieża. A tak, jaki to miało numer, tak szybko muszę podejrzeć. 4. Okej. Okay. A wieże tutaj tego typu sugerują jedną prostą rzecz. Bardzo prostą. Zaklęcia. No więc w związku z tym szybko chcę tam spróbować podjechać, zebrać zaklęcia. Jakieś inne rzeczy, bo ostatnio zdobyliśmy w sumie nie zaklęcia, ten kamień na miejsce do zaklęć. Ale tak czy inaczej, no. Potencjalnie mogą tam być zaklęcia, więc tak. Po prostu pojedziemy tam szybko, zobaczymy co, jak, gdzie, kiedy. I albo wrócimy z zaklęciami, albo wrócimy bez zaklęć, albo w ogóle tam się nie dostaniemy. Ponieważ po prostu nie mam pojęcia, czy to jest prawidłowa trasa. Ale tak czy inaczej, po prostu szybko tam zajedziemy. Po czym dzisiejszy epizod będzie takim mniej istotnym. Z perspektywy przygotowań do DLC-ka, z perspektywy ogarniania progresu, to już od początku mówię. Po prostu dzisiaj chciałbym nadgonić parę zaległości, pokonać kilku pomniejszych bossów, może spróbować zdobyć tego skarabeusza. Ale no tak na spokojnie, nie przejmując się wszystkim i... Okej, okay, wygląda na to, że chyba... Ja chyba tędy się tam nie dostanę. Mhm. Zamiast tego znalazłem sobie jakiegoś ducha. Świetnie. Świetnie po prostu. Dobra, może go pokonam. A może nie. Okej. Okej, udało się. I teraz pytanie tylko, co dalej. O. Są tutaj te takie nagrobki wystające, ale... raczej są po to, żeby tutaj zeskoczyć przy użyciu... strugi, niż po to, żeby tam wskoczyć, więc tak. I co mamy? Katakumby Czarnego Noża. Pamiętam to miejsce z nazwy. To jest fajnie, ale... chwilę... Dobra. Nie było tematu, już wiem. Już wiem, jak się tam dostać, więc szybko to załatwimy. Nie przejmując się tutaj żadnymi rzeczami po drodze. To wszystko kiedy indziej będę chciał zwiedzać. A dziś po prostu... To mówię szczerze, wprost, 100%owo. Chcę szybko tam zajrzeć. Bo jestem pewien, że tam jest ta wieża. A jeśli nie, to jestem idiotą. Zlamiłem i tyle. Ale jestem prawie pewien, bo tak, pamiętam tutaj właśnie jedną taką szczególną wieżyczkę, którą znalazłem jakoś na uboczu wszechświata, że tak nazwę. Tak, jedziemy poboczem, bo jednak kojarzę to miejsce i wiem, że na trakcie potrafią być trochę groźniejsi wrogowie. A przez trochę groźniejsi mam na myśli rycerzy tych takich ciężko zbrojnych, zamiast no, piechurów, czy jak to inaczej ich nazywać. Tak, przed nami też widać już no, chyba... Jakby to najlepiej nazwać, no, granicę między płaskowyżem Altus, czegoś tak, a tym miejscem, gdzie jesteśmy. I płaskowyż, chociaż jest lokacją teoretycznie już bardzo zaawansowaną, niebezpieczniejszą, stoi przed nami całkowitym otworem. I to mówię wprost, mamy oba chyba fragmenty konieczne do otworzenia windy, co jedna z tras jest już dla nas dostępna całkowicie. Ale jak wspominałem, na razie nie chcę się w takie jeszcze bawić. Nie podoba mi się to, że można tutaj wezwać ducha, nawet bardzo mi się nie podoba. A, bo tak, wezwanie ducha zazwyczaj oznacza zagrożenie, które możemy potrzebować pomocy. A jak mówię, nie chcę robić sobie albo innym. Okej. Być totalnie szczerym, to nie podoba mi się to, że widziałem tutaj... O nie! O nie, to jest to miejsce.
To jest to miejsce, o cholera. Pamiętam je. Pamiętam. Pamiętam już. Nie wiem, czy dziś tutaj też byśmy przy okazji dostali inwazji za chwilę. Ale tak, na razie się z tym przyjmujemy aż tak. Po prostu wejmij im to coś, co chce nam tutaj nakładać szaleństwo. I jak już to zrobimy, to potem pomyślmy, co dalej. I no. Zdecydowanie. Możliwe, że to będzie gdzieś jakaś inwazja. Nawet jeśli będzie, to się jeszcze nie boję, bo... jakby nawet powiedzieć, no... kojarzę, że może być. Ale też kojarzę, kto to może być, więc wiem, że to nie jest zagrożenie. A teraz gincie wszyscy. Jak to wszystkich się tutaj pozbędziemy, to chyba to przestanie działać. Tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Skrzynia ze znajdźką. Mimo tego, że jak mówiłem, nie chcę tutaj na razie eksplorować dokładnie, to no, no jak już mamy skrzynię, no to, to ciężko to być. Proszę nie bądź pułapką, bo nie pamiętam szczerze, czy to pułapka, czy nie. Proszę nie bądź i... Scout trzeba Ilfiego, okej. Okay. Jeden razy... co się nazywa? Inkantacje? Tak, to są inkantacje w tej gierce. To jest tak, jedna z inkantacji... pomina szaleństwa, czy jakoś tak? Miało jakieś olbrzymie znaczenie. I okej, okay, tu mamy jakąś lokację. A co ważniejsze, jest miejsce łaski i jest ta wieżyczka, o której myślałem. Dotarliśmy do niej. Nawet bardzo dobrze. Jak mówię, nie pamiętam, czy tam coś było tak naprawdę cennego, przydatnego, czy nie. Co nie zagwarantuje, że cokolwiek to dostaniemy. Ale i tak jestem zadowolony z tego, że faktycznie jest. Że się nie pomyliłem, że cokolwiek pamiętam. Jest troll rycerz. Na nim farm sobie runę bym chciał, ale... Więc wyjeżdżamy. Jak przeczytaj wiadomość, niech rudycja świetla drogę, tak, tak, nie ten przycisk. Oczywiście, proszę, erudycja. I zaraz barierę przełamiemy, przez co będziemy mogli wejść sobie tam fajnie. Łatwo. Dziękuję. Skapitan, czy to jest bezpieczna wieża, czy będą tu jakieś niespodzianki dla nas? W których wieżach są niespodzianki? Jest niespodzianka. Super. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy się załamywać. Chyba jest odporny na magię. Przy czym trochę się nie dziwię, że mogę być dosyć odporny na magię, ale no, trzeba było próbować. Oj, 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 oj. Nie wiem, co tam giełka robi, więc trochę się boję, ale tak. Spokojnie, gwiazdokluczu, dasz radę. Wiem, że emocjonujące to za bardzo nie jest, ale... Okej, okay, czyli to po prostu biło obrażenia. Żadnej nagrody nawet za to, serio. Myślę, że cokolwiek będzie. Ale dobra, jak nie ma, to nie ma. A, jakoś to przeżyjemy. Ale okej, okay, idziemy w takim wypadku dalej i... winda. Tak, winda. Uff! Dobrze. 9 minuta, mi się udało już coś osiągnąć, teoretycznie. Pewnie jakiś rekordowy czas z tego wyjdzie. Patrzę na to, że zazwyczaj nie umiem, nie ogarniam, jestem lamem totalnym i tak dalej. To definitywnie jakiś rekordowy czas i... Uwaga, uwaga, co my tu mamy? Armata Heimy oraz Młotek Heimy. A nie jedno zaklęcie, a dwa. Świetnie. W takim wypadku można powiedzieć, że... sukces! A skoro mam taki piękny sukces, to teraz pytanie, gdzie się... tak. Chcemy się udać. I chyba zaczniemy od zamku Morn, czegoś tak... Wydaje się być ono najłatwiejszym miejscem do ogarnięcia teraz na szybko. Ale dosyć najłatwiejszym to jeszcze... Pierwszy szybko.
to jest tak. Zaklęcie. Wyrzucamy większość. Teraz trzeba ostrożnie przemyśleć, co potrzebuje. Młotek. Testować. Armata. Może być do testów. Jest tak. Inteligencji trochę brakuje, więc nie będzie wielki odłamek. I na ostatnie miejsce. Może nie będzie najefektywniejsze, ale biorę falangę wielkiego ostrza. Patrzmy to, jak działałem te zaklęcia. Okej. Okej. Podoba mi się ten młotek. Kosztuje dużo dosyć, ale podoba mi się. A teraz to. Okej, to można ładować. I robimy takie coś. Okej. Okej, dobra. Mamy już też coś do eksplodowania grupek. Fajnie. To daleko temu do takich najpotężniejszych, najfajniejszych rzeczy. Ale do tych najfajniejszych, najpotężniejszych i tak dalej to dotrzemy jeszcze z czasem. A teraz jedźmy na zamek. W sumie dzisiaj będziemy mieć dwie twierdze, czy dwa zamki w sumie. Teraz dokładnie pomyślałem. Przy czym jeden będziemy mieć teraz tak po prostu. Teoretycznie kompletny. A do drugiego jeszcze później wrócimy. A to później będzie dosłownie mówiąc wprost. Kiedy? Potrzebujesz też w następnym odcinku. To jest takie śmieszne trochę, ale tak. Nie dlatego, że po prostu dzisiaj poznamy zamek w formie jakby podstawowej, a później tam powrócimy po to, żeby jakby jedno wydarzenie aktywować i pokonać ten bossa. Takiego dosyć groźnego, większego. Pamiętam, czy daje on jakieś cenne rzeczy same w sobie, dla mnie. Ale nie idę go pokonać po to, że tam coś cennego dostajemy, tylko po to, że daje to, najprościej mówiąc, postęp fabuły. Tak, fabuły jednego NPC-a, wątku, który chcę ukończyć. I chcę go ukończyć z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że sam w sobie no jest fajny i chciałbym ten ending jakby zrobić, bo nie tak, są z tym endingiem, jednym zakończeniem i tak dalej, jak zwał, tak zwał. A drugi powód jest dlatego, że jeśli tego nie zrobię, nie zdobędziemy niektórych czarów. To mówię z pełną premedytacją. Jakie to są czary? Nie wiem, nie pamiętam. Ale wiem, że jakieś tam są takie, które są właśnie jakby zablokowane za robieniem tego wątka. Teraz mi zdobędziemy najlepszej broni, jaka istnieje w całej serii Soulsborne. Tam jeszcze wcześniejsza gra jakaś, bo nie pamiętam jak się nazywała, ale tam też ona była i tak dalej. Ja tak, którzy nie wiedzą, mówię tu oczywiście o mieczu księżycowym. Prościej mówiąc. Znany jako miecz świętego księżyca, blasku księżyca i tak dalej. Tak, ktoś może pomyśleć, czy nam pójdzie mi gwiazdoklucz, ty. Co mi dobry jesteś, spoilujesz. Ale jeśli ktoś nawet by coś takiego mi zarzucił, to moja odpowiedź brzmi tak. Naprawdę spodziewaliście się, że w grze od From Software nie będzie go? Dobra. Obrażeń odniosłem tu bardzo dużo, więc nawet nie bym chciał. Ale na szczęście jesteśmy na tyle już przygotowani na to wszystko, że a jeśli odniesiemy trochę obrażeń, to jest sobie tutaj co zrobić. A, i zanim ktoś pomyśli, czemu powróciłem, to już dawno powinienem mieć zrobione, czemu nie robiłem tego wcześniej, pewnie dlatego, że jestem taki nubek, że nie dał rady, umarł tu i bym się wstydził. Powiedziałbym tak, że po prostu to mówię wprost, szczerze, 100%, bez żadnego ściemnienia, bez wymyślenia. Totalnie zapomniałem o tym miejscu. Tak sobie po prostu skojarzyłem, że warto się tym zająć, zanim pójdziemy dalej. Nie wierzę. No nie wierzę. Pięknie. Musiała być jakaś totalnie na miejsca śmierć. Przy czym to też robię tak dla własnego komfortu, jakby zrobienia. Bo tutaj nie ma niczego wielce cennego. Jedyne co tak naprawdę dzięki temu można zyskać, i to powiem wprost, jest to dostęp do... jakby to nazwać? Można to nazwać sekretnym zakończeniem, złym zakończeniem. Zależy, jak patrzeć na poszczególne zakończenia. Ciężko tu powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. No, na pewno to, o którym mówię, jest takie najbardziej w stanie być nazwane negatywnym.
tam zły, ale... Na pewno jest najbardziej sekretne i najbardziej irytujące. I... Jeśli mam być totalnie szczery, to... Samego zakończenia nie chcę robić. Nie będę. To, co natomiast chcę, to po prostu móc... Zostać jedną inwazję po to, żeby ewentualnie... pracować w stronę tego zakończenia, a potem go i tak nie zrobić, potem... Ej, to dosłownie... Nazwam to mini lokacją, czy... wyzwaniem po prostu. A jako, że lubię takie wyzwania, zresztą tego jednego nie lubię i tego nie będę ukrywał, to i tak to spróbuję zrobić, bo tam zawsze właśnie może dostanę jakieś cokolwiek. A wydaje mi się, że było tam jedno coś takiego, co przytulić z radością. Wydaje mi się, bo... Tu już mam być szczery, to pamiętam tylko jedną rzecz. To, że dostawałem białej gorączki, jak to próbowałem przejść. Pewnie tym razem też będzie podobnie i można ostatecznie się poddam, jako że tym razem nie czuję potrzeby, żeby to na pewno zrobić. Ale dla samego komfortu swojego będę może próbował. Na razie nie ma co opowiadać o takich przyszłych rzeczach. Idź sobie Doggo. Grzeczny Doggo. Iń. No nie, nie. Nie może tak być. Nie mogę otrzymać tak obrażeń niepotrzebnie. Jednak nie zważając na to wszystko, to i tak gin. I okej. Okej. Okej, jest... Dobrze, może niekoniecznie. Też pytanie, jest tam drabina? Chyba nie. Dobra. Jeśli nie ma, to... Teraz powinienem iść... Pewnie tutaj. A jeśli mam iść tutaj, to zobaczmy, co jeszcze się kryje na dole. Ważniejszy wróg. A zatem idzie, naładujmy to i... JET! Ładne obrażenie bije. Prawda, koszt ma olbrzymi. Ale i tak chce się tu bawić. Oj, tak. I żebym był podejrzany, że ta, można osiągnąć podobne rezultaty czymś tańszym. Ale to jest takie ładne, widowiskowe, że... Nie żałuję. Kowalskie jedynki. Powiedziałbym, że to były wyjątkowo cenne rzeczy, ale czemu nie? Proszę, znaleźliśmy jakąś drabinę. Rzeczy są wyjątkowo cenne głównie dlatego, że tak. Jest jeden tunel w pogrobnie bodajże. Tak, tak się nazywa ta lokacja. W którym ogólnie można właśnie farmić nieskończoność jedynki. Nie wiem jak z innymi, ale wiem, że jedynki tam z wrogów wypadają na pewno. No, dlatego mówię, że jedynki nie są najcenniejsze. Nadal fajnie je mieć, bo przynajmniej nie będę musiał farmić. Nie to, żebym też miał zamiar w najbliższym czasie farmić. Właśnie, zobaczymy jak się w ogóle sprawdzi co. Poza tym, że kosztuje fortunę, jeśli chodzi o punkty skupienia. Ale jak się sprawdzi, jeśli chodzi o celność i o zadawane obrażenia. No nie najlepiej. Natomiast tak, karyński wielki miecz sprawdził się świetnie, bo ubił obu. Szczerze nawet nie myślałem o tym, żeby miał ubić obu. Dobra, tutaj coś jest. Jest spadywnięcie tam. To jest spadywne. Albo nie jest spadywne i pójdziemy już ku końcowi. Jak tutaj to mówię z pełną premedytacją, jak mówię, kojarzę to miejsce. Mógłbym pójść ku końcowi, ale nie, nie. Spadywnijmy tutaj. Nie wiem, czy jest to jakieś inne dojście, czy nie. Ale idźmy tu. O, walczą między sobą? Jaka szkoda! Jaka szkoda! Gdyby ktoś wykorzystał to do zrzucenia magicznej po prostu bomby. W kierunku. Okej. Okay. Powtórzę też to, co ciągle powtarzam, żeby nie było. Wielbiam. Wielbiam grać właśnie takim postaciom magicznym, takie fajne mieć zdolności. Wszystko fajnie, ale z drugiej strony...
nadal, czy bardziej chęć zostania jakimś kapłanem, paladynem, czymś tego typu podczas DLC-ka, więc nie wykluczono też, że będę ogrył DLC-ka dwukrotnie. I to nie, że znowu od początku Elden Ringa i znowu, tylko dosłownie mam jeszcze starą postać, to będę mógł ogrywać równocześnie tym tutaj naszym magiem, jak i też tam właśnie tym moim dawnym wojownikiem wiary. No nie dziwię się, że nie widziałeś twarzy, przecież noszę kamień na głowie. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Thank you. I want the list. From Arena. Thank you. I mean, you're dead. But I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. Okay. I teraz uwaga, najważniejsza sprawa, największa i najciekawsza. Nie jestem pewien, czy on w ogóle będzie świadomy tego i ma jakiś dialog odnośnie faktu takiego dokonanego. Ale ten święty miecz, czy coś, czy jakiś tam najcenniejszy miecz, niedługo opuści ten zamek. Padnie w niepowołane ręce. Będą to ręce pewnego zmatowieńca, którym jest nasz astrolog. Astronom. Chyba log. Nawet sprawdzę, bo zawsze mi się to myli. Nie ma informacji o klasie startowej? Wow, to jest aż dziwne, zazwyczaj. Były. O, tak, astrolog, dobra. Dobrze kojarzę, że astrolog to jest ten taki bardziej od badania gwiazd w kontekście, no, horoskopowym i tak dalej. Ale dobra, mamy to tutaj i teraz pytanie brzmi, gdzie dalej? A, tu, tak. Pamiętam to wszystko, jak się z tym kiedyś męczyłem. To jest śmieszne dla mnie teraz, tak szczerze, jeśli myślę o tym męczeniu się dalej, bo to nawet trudne nie jest. Wszystko. Ale wiadomo, wtedy byłem jeszcze młody i nieogarnięty. Teraz już młody nie jestem, ale nieogarnięty nadal. Ale ta kwestia wieku trochę ułatwiła to wszystko. Teraz gin. Proszę, pomóż mi, jestem szlachetnej krwi. Już to obrzydliwe mieszańce mnie pożą, zostanę oszpocony na zawsze. O, wszystko tylko nic, błagam, pomóż mi. Ja, jakiś zwykły duch, który coś sobie mówi, nic z niego nie wyciągniemy. Dobra. Tak, tam możliwe, że u góry coś straciłem gdzieś przez to, że spadłem nieprawidłowo. Ale nie przejmujcie się tym, nawet jeśli coś tu straciłem. Nie ma tu niczego wyjątkowo cennego. Może gdzieś jest jakaś jedna czy dwie książki z przepisami, które z chęcią przygarną. Ale no. To i tak, nie muszę teraz. Z takich innych rzeczy, to co najwyżej może jeszcze tutaj gdzieś da znaleźć bata. Biczenka tam, czy to bicz, nazwać bat. Tak czy inaczej. Możliwe, że. Tak powtarzam, bo trochę nie jestem tego pewien. Bo moja pamięć, chociaż do tego miejsca jest nie najgorsza, to jest znacznie najlepsza. O, krzynka. Proszę nie bądź pułapką. Jeden podwójny ostrze. Okej. Okay. Tu mogę powiedzieć, że nawet nie pamiętałem o tym, że to tu jest. Nawet nie muszę sprawdzać co, bo akurat pamiętam działanie. To daje bonusy do obrażeń za serię ataków, jeśli się nie mylę. Co tym idzie, jeśli ma się bronie wielouderzeniowe, to jest to świetne. Jak na przykład właśnie podwójne ostrza, które są potężną bronią, świetną i tak dalej. I a propos nich, chyba mamy jedną sztukę? Tak, mamy podstawowe podwójne ostrze gdzieś w kieszeni, tylko jestem ślepy. Tak, mamy. Można nawet sobie dorobię tą zręczność kiedyś, żeby z nim stać.
Nie, może będzie jakieś fajne zastosowanie dla niego? Dobra, to jest chyba żuczek regeneracyjny tylko, ale i tak wolę się upewnić. Mhm. Tylko odnowił czerwoną butelkę. Więc trochę zmarnowana mana. Ale czy tak na pewno zmarnowana, to nie jestem też pewien. Byłbym odczuł, nawet jeśli nie przyjdę tutaj w pełni sił, to samo to miejsce nie będzie najlepsze. Tak mi się wydaje. Ja się wiem, jakiego tu spotkamy przeciwnika i nie będę was okłamywał. Mogę na nim mocno zlamić, zginąć i dać radę. Ale bardziej, jeśli już to się stanie, to jest to kwestia mojego zlamienia niż czegokolwiek innego. A i to miejsce też pamiętam. Czas tutaj ginęłem przez to ile stu szczurków. No nie wierzę. Piękne, piękne zlamienie. Oceniam je na 10 na 10. A to była już ostatnia prosta. Natomiast na szczęście mam pochodnię właśnie, której odstraszę. Ale dobra, ale więcej będzie tutaj peplał za chwilę. No i spotkamy się ogólnie, jak już będę tam z powrotem, bo szkoda czasu antenowego, w szczególności, że no DLC coraz bliżej, ja mam dużo do zrobienia jeszcze. Okej, jestem już z powrotem. I tak, na zwieńczenie wszystkiego tutaj jeszcze pochwalę się, że wlazłem tu... O nie? Użyłem szczurka. Co to chciałem? A tak, wlazłem tutaj, nie walcząc z niczym. Po prostu przeszarżyłem przez wszystko, więc teoretycznie miałem więcej zasobów niż poprzednim razem. Teraz będzie trochę mniej i bicz się nazywa, okej. Jednak go nie ominęliśmy, więc co? Teraz jeszcze bardziej mogę być pewny tego, że wszystkie cenne rzeczy są tu mamy wyzbierane. Jeśli się mylę, to pamiętajcie, możecie napisać komentarze, ja z chęcią go przeczytam, z chęcią się dostosuję. Z chęcią pozbieram to, co tu jest. A podejrzewam, że może być tu jeszcze gdzieś jakaś książka, receptur czy coś i... Ile razy bym tutaj nie był? A byłem tutaj wieloma nawet postaciami. Wiele z nich też skończyło swoją karierę życiową niedługo po tym momencie. Nigdy nie odkryłem tego miejsca łaski, tak wam powiem. A przynajmniej nie kojarzę, żebym je odkrył, więc wow. A teraz gin. Tu mamy noże do rzucania, czy sztylet do rzucania. Tutaj to się nazywa. Zresztą to są noże do rzucania. Też gin. Ej, ale to ty masz ginąć, nie ja. No, od razu lepiej. Mam więc dwie butelki. Teraz mógłbym tam zejść normalnie. A mogę to zrobić tak. Trzeba być ostrożnym, bo trzeba pamiętać, że my nie umiemy pływać. Wejdę do zbyt głębokiej wody i od razu spadnę i umrę. Ale na szczęście to się nie stanie. I nadchodzi walka. Nie będzie ona szczególnie trudna raczej. A może inaczej, trudna może być... Mówię przez charakterystykę tego kogoś. A, ci wszyscy nie przez bramę niszczy moje meczyki. Ale to może. Nie, powinna. Zobaczymy, kto z czym pójdzie. Okej, na dzień dobry. Dostajesz coś takiego. Okej. Dobra. Definitywnie przyszedłem tu zdecydowanie za późno. Gdybym przyszedł tu wcześniej, to może jakieś wyzwanie by było, ale... Niestety zdarzyło się takie coś, że zapomniałem o tym miejscu, więc teraz jestem już trochę overpowered. Tak się bawisz? Dobra. Dobra. Dziękuję bardzo. Jak mówię, to była bardziej formalność niż cokolwiek innego i taki wielki miecz pozszywanego. Jedna z legendarnych broni, ma bardzo fajny efekt, jak się jej używa. W sensie ten cały battle art, czegoś tak. Osobiście z chęcią bym używał jej nawet dla battle arta, ale jakby to powiedzieć, wymaga na takich statystyk, że nie ma szans. Teraz musimy tylko powrócić znowu do tamtego gościa. Powiedzieć, że mamy miecz. Przy czym, jeśli mam być szczery, nie pamiętam, czy on jakoś zareaguje na to, czy nie. Ale i tak wolę to zrobić. I jak już to zrobimy, będzie można... Też nie, wiecie co? Chciałem powiedzieć, że będziemy dwa zamki zwiedzać, ale... Chyba nie zdam rady, patrząc na czas antenowy. Ja może zrobię to w formie dwóch odcinków osobnych.
oporze. Tak czy inaczej, najpierw jeszcze chcę spróbować i jednej rzeczy. I tak, no, żeby po to szarżując. Ale tyle rund, co ja tu mam, to jest nic. Nie będziemy się przejmować. Zobaczymy, co gdzie jest. Nawet się nie muszę przejmować, bo trzeba ich wyeliminować. I co tu jest? Claymore. Okej. Okay. Też jedna z takich. Nie powiem, że bardziej rozpoznawalnych broni, bo bez przesady, to jest zwykła po prostu broń. Z kategorii wielki miecz. Okej, okay, chyba zgotowałem sobie śmierć, tak jak teraz myślę. Jeśli to będzie to cud. I okej, okay, jakimś tym nie zgotowałem sobie śmierci. Jeszcze. Dobra, nie. Nie ma co próbować wielkiego miecza. Tutaj będzie potrzebne coś innego, nazywa się to młot. Tak, bo młot ma więcej hyper armora, czy tam po prostu ciężej przerwać rzucanie młota, rzucanie miecza, więc mimo tego, że kosztuje znacznie więcej, to też jest dużo bezpieczniejsze. Dobra. Dobra, i... A. Szczególnego tu nie widzę w sumie. Ale może, że znajdziemy w ten sposób szybszy dostęp do tamtego jeszcze gościa. A no, jak po prostu już miałem i tak do niego wracać, to stwierdziłem, że zobaczę, co ostatnie miejsce. Jak się okazało, cennego tu nie było, ale było coś, czego byśmy nie zdobyli inaczej, w żaden sposób. Mowa tu oczywiście o Claymore i... A, jesteśmy już tu, Chibi. Okej, okay. Czyli to był też dobry wybór, żeby tu pójść, chyba? Jakieś inne miejsce? Nie, dobra, to dokładnie to miejsce, chyba, o którym myślałem. Albo nie? Połęła. Połęła, co? Ach, dobra, idziemy chyba prawidłowo. Przecież tak pewien nie jestem, ale no. Tak czy inaczej trzeba sprawdzić. Tak, wielki odłamek. Nie chcę się po prostu bawić z nimi, więc... No. Typowego zaklęcia. To na standardy tutaj tego wszystkiego to powinno być, to jest trzecie z kolei, więc... A, to byłaby, nie pamiętam, czy ciężka strzałdusz, czy wielka strzałdusz. Jeśli chodzi o hierarchię strzałdusz, to... Jeśli mam być totalnie szczery, to mi nigdy to nie wychodziło, wiem, że najpierw jest zwykła. Pomijam tą szybką. Potem jest właśnie... Jest ta wielka, jest ciężka. Nigdy, jak mówię, nie kojarzę, która jest mocniejsza, a która nie. A więc... Pod tym względem to niestety będzie ciężko, no i na ostateczny element to jest wielka ciężka. Tak, że tam jeszcze w międzyczasie są włócznie dłuż, kryształowe włócznie dłuż, które są jeszcze bardziej ostatecznymi wersjami. W sumie tego samego, teoretycznie. Ale ja mówię tylko o zwykłej strzale dłuż. Podstawowe zaklęcie, które... Tak naprawdę wiele osób nosi przez całą grę ze sobą. Pobije nie najgorzej. Użyć ma bardzo dużo. Jeszcze z czasów, kiedy właśnie to było na użycie, to bodajże jeden z dwóch strzał dużo, to było 30 strzałów. Okej, czyli był jednak dialog. Mhm, nic się nie stało. Nie chcę ci rujnować dnia. Ale niestety się stało. A nie tylko, czy będziemy w stanie zobaczyć tę scenkę, czy już za późno. Okej, okay, mimo wszystko jesteśmy w stanie ją zobaczyć. Skup, patrz, z jednej strony leży tutaj teoretycznie martwa, z drugiej widzieliśmy ją w formie jakby trochę innej już tam dalej. Ona nie żyje, niestety. Greener, how could this be? My daughter deserved better.
You fought right with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. Niestety. Pod nosem często tak się widziało i teraz... Szopa mszczyciela, tak, to jest to miejsce. I tak jak widzę, że 35 minuta, to nie pójdziemy do drugiego zamku. Niestety, ale tutaj nadal będzie można coś zrobić, bo patrzcie. Dużo jest takich tutaj martwych i tak dalej. Wrogów z którego miejsca? Proszę, Edgar Mściciel. Niestety. Stwierdził, że trzeba się zemścić za śmierć swojej córki. Niż na nas, którzy teoretycznie chcieliśmy pomóc, ale no wyszło jak wyszło. I dobra, wygraliśmy. Dlaczego mówimy, że ten zamek ogólnie jest ważny do tamtego tajemniczego zakończenia? Proszę, powiedz dlaczego. Wygrono Shabiririego. Inaczej mówiąc, zarapiała gałka oczna. Trzeba mieć je wszystkie, żeby móc osiągnąć tamte, tamto zakończenie, więc ja... Niestety, było to konieczne. Tak. Na takim smutnym końcu, gdzie ostatecznie sami musieliśmy przeżyć żywot tego całego Edgara, czy jak to było. Kończymy odcinka na tym, że podwyższ sobie tutaj inteligencję o kolejny punkt, bo musimy iść coraz bliżej tych wysokich wyników. No i to by było na tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej.